Identyfikatora zgodny. Wykryt to broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Rozpoczynam skan. Przyjemnej podróży. Tak trzymaj i nie puszczaj. Użycie broni dozwolone. Sam, tu Hartman. Łączy nas nie tylko przyjaźń, ale i Dooms. Odkąd wiemy, czym jest plaża, to w niej szukamy źródła naszej przypadłości. Dawniej kwestią życia pozagrobowego zajmowały się tylko religia i filozofia. Ale kiedy dowiedzieliśmy się o istnieniu plaży, śmierć stała się bardziej namacalna, mniej tajemnicza. Wkrótce żywi nauczyli się wędrować ścieżkami zaświatów, a umarli, wynurzeni, zaczęli się budzić. A potem przyszło Dooms, a wraz z nim lawina teorii lekarzy i psychologów spragnionych rozwiązania najnowszej zagadki ludzkości. Symptomy podzielone na konkretne kategorie i stadia. Ale repatrianci wymykają się wszelkim kategoriom. Zasługują na własną klasyfikację. Naukowcy, których spotkałeś do tej pory, pewnie wychodzili z siebie, żeby móc cię zbadać. Ciekawe, czego się dowiedzieli.
Uważaj sam. Łącznik zaraz będzie miał wstrząs. Bez danych z niego twój odradek nie będzie reagował na wynurzony, więc będziesz musiał uważać. Udaj się do kwatery, żeby przywrócić mu sprawność. Jesteś tym kurierem? Człowiekiem, który ma odwalić robotę oddziału? Sam jeden masz załatwić całą sprawę. Ładunek jest w świetnym stanie. Nie będę udawał. To spore osiągnięcie.
chcesz nas wprowadzić w nową epokę chiralną? Tak. Pasuje? Jasne, proszę bardzo. Czekaliśmy na to całą wieczność. Skąd to wziąłeś? Tego ludzika. Też takiego mam. Skąd go wytrzasnąłeś? Trudno powiedzieć, ale ludzik był już przy kapsule. A kto ci dał kapsułę? Igor, z utylizacji zwłok. Mój młodszy brat. Czyli co? Tak po prostu ci ją dał? Dlaczego? Byłem z nim, pod koniec. Przenosiliśmy ciało. Zrobiło się gorąco. Pełno wynurzonych. Jeden z nich go złapał. Igor kazał mi wziąć kapsułę. Ach, tak. To jak to z tobą jest? Przeżyłeś taką katastrofę po to, żeby dalej robić to samo? Okej. Najwyraźniej za długo to już trwało. Dobrze dbaj o tego ludzika. Jest częścią ekspedycji, częścią ciebie. W porządku. Będzie lepiej, jak weźmiesz to ze sobą. Nikomu nie przyda się bardziej niż tobie. Sam, udało ci się. Węzeł portowy jest znów w sieci. Ta społeczność stała się członkiem UCA, a jej dane częścią naszej wspólnej wiedzy. Z czasem, dzięki drukarkom chiralnym, będą mogli budować statki i pewnego dnia znów zapanujemy na wodach. A wszystko to dzięki tobie. Choć to, co podąża twoim śladem, nie zawsze jest dobre. Każde nowe miasto w UCA to atrakcyjny cel dla terrorystów. Musimy pogodzić się z tym niebezpieczeństwem i przejść naprzód za wszelką cenę. Reszta Ameryki czeka, Sam. Czeka, aż zrobisz ten pierwszy krok i przyłączysz ją do sieci chiralnej. Wiem, że do nich trafisz. Musisz nas zjednoczyć. Dzięki. Kolejne miasto w UCA. Mam rację? Chcesz się przeprawić przez jezioro i iść dalej na zachód? No. Masz łódź? Nie. Już od wielu lat. Terroryści zebrali wszystko, co unosi się na wodzie. Jedyna łódź należy do prywaciarza. Prywaciarza? Niech zgadnę. Fragile Express? Zgadza się. Już z nim gadałem. Mają załadować łódź częścią zapasów od ciebie. Ludziom w węźle jeziornym wyjdą gały, jak zobaczą kogoś w porcie.
Rzadko ich odwiedzają. Pójdź do portu, gdy będziesz gotowy. Tuż przy centrum dystrybucji. Spokojnie. W portowym nigdy nie pada. Zanim wyruszysz, odsapnij sobie w kwaterze. To, co robisz, jest... Patrz, astronauta. Ludzie są wszędzie. Nawet w kosmosie. Już niedługo stąd wyjdziesz. Jak tylko to się skończy, zabiorę cię dokąd zechcesz.
państwem Higgs. Boska cząstka obecna we wszystkim, co istnieje. A, więc to ty go w to wszystko wciągnęłaś. Zniszczona, ale nie pokonana. Słucham. Bridget Strand nie żyje? Ostatnia prezydent USA zamieniona w proch. O, a teraz córeczka ma zająć miejsce mamusi. To się nie uda. Ona nie nadaje się do polityki. Ale bez obaw, znajdę ją. Przy mnie będzie naprawdę bezpieczna. Widzisz, zacząłem wreszcie rozumieć istotę wdarcia śmierci. Ależ wy, ludzie, mało wiecie. Weźmy tę dziewczynę. Nie jest jak jajty. Nie cierpi na dooms. Ma nieco bardziej globalną wizję zniszczenia. Jest czynnikiem zagłady. Ciężko budować więzi, kiedy nie można podać sobie rąk. Na szczęście mam mocną więź z zaświatami. Ty nic nie wskórasz. Za to ja mogę sięgnąć wszędzie. Do tego świata, do tamtego i do naszego słodkiego anioła śmierci. Cię już ta charówka. Czy nie na to czekałeś cały ten czas? Na koniec gry. Uważaj, Sam. Według naszych danych szacunkowych pojedyncza rozpróżnia zmiotłaby węzeł portowy z powierzchni Ziemi. Wystarczy jeden wynurzony, któremu pozwoli się zbliżyć do cywila. Nie można do tego dopuścić. Musisz się pozbyć tego wynurzonego. Yeah.
nie do wiary. Coś niesamowitego. Po raz pierwszy w historii człowiek pokonał wynurzonego. Pewnie nie dokonałbyś tego, gdybyś nie był repatriantem. Kontakt z twoimi płynami ustrojowymi nie tylko nie wywołuje rozpróżni, ale na tej samej zasadzie, na której plaża odrzuca twoje K, twoja krew przegania wynurzonych z tego świata i przenosi ich z powrotem na drugą stronę. Dałeś nam wszystkim nadzieję. Może nie jesteśmy skazani na zagładę. Możesz być z siebie dumny. Amelie czeka na ciebie na zachodzie. Twoja łódź jest gotowa do rejsu. Zanieś te zapasy do węzła świętego. Dopiero się rozkręcamy. Teraz nie mogę. Podkazanie kolejnego. Dane zgodne. Witaj, Sam Porter Bridges.
Zamierzasz się przepłynąć? Zanim to zrobisz, będziesz musiał zostawić cały swój ładunek, którego nie dostarczyłeś. Głupio byłoby jednak wyrzucić coś ważnego, zwłaszcza jeśli miałeś to wkrótce dostarczyć. Na twoim miejscu zostawiłabym wszystko w szafce w portowym. Albo, jeśli wolisz, możesz wypłynąć później i doprowadzić sprawy do końca. Twój wybór. Nic ci nie jest? Jestem twarda, pomimo uroku. Też widziałaś tego gnoja? Hicksa, to przywódca separatystów. Kontrolował tego wynurzonego. Ma poziom 7 albo wyższy. Całkiem sporo o nim wiesz. Pracowałam z nim. Mieliśmy umowę. Pracowałaś z terrorystą? Dobrze płacił, co? Nie zawsze był taki. Jaki masz plan? Chcesz ocalić świat, czy go zniszczyć razem z nim? Chciałabym, żeby coś się zmieniło. Nasz okręt. Nie bój się, wciąż pływa. Chodź, bo odpłynie bez nas. Dotrzemy tam jutro. Mówiłam ci już sam. Nie uciekniesz w przeszłości. Słuchaj, chcę cię o coś prosić. Chodzi o tego bydlaka, Hicksa.
Sam. Poznajesz? Sam, pora już wracać. Nie wiedziałam, dopóki mi nie powiedziałeś. Nie miałam pojęcia, że żyję. Życie nie różni się niczym od niebytu, jeśli jesteś sam. Cieplej mi. Nie chcę do domu. Nie chcę iść do domu. Spójrz, to łapacz snów. Zakładaj go do snu. Uchroni cię przed koszmarami. Zawsze będę przy tobie. Zapomniałeś drogę do domu? Chodź. Odprowadzę cię kawałek. A dalej już będziesz wiedział, jak iść. Już lepiej? Będę czekać na ciebie na plaży. Przyjdź do mnie. Kiedyś często bawiliśmy się tu razem. Sprowadzałaś mnie. Sam bym nigdy tu nie trafił. Dopóki istnieje gdzieś twoje materialne ciało, nie będziesz mógł tu swobodnie przychodzić. Czyli nie możesz tędy wrócić na wschód? Nie, ale będę mogła, gdy nas połączysz. Będę na ciebie czekać. Na plaży. Przyjdź do mnie. Jak możesz spać? Przekąskę? Witaj w węźle jeziornym. Co? Nic. Chodźmy. Przesyłki z węzła portowego do jeziornego. Zajmij się nimi.
Terminal wysyłek jest tam. Ja tymczasem muszę załatwić kilka spraw. Do zobaczenia.
Thank you.
Powtarzanie kombinezonu. Zły stan obuwia. Zalecana wymiana. Przeszedłeś kontrolę, ale muszę sprawdzić. W porządku. Nic tu nie wykryłem. Towar wygląda ok. Długo na to czekaliśmy. Przepraszam za kłopot. Ostrożności nigdy zabiorę. O, podobno masz Cupida. To prawda? Podłącz nas. Jesteśmy w sieci. Trochę to trwało. Nie będziemy nic ukrywać. Stołeczny dostanie wszystko. Jeśli informacje mają zwiększyć bezpieczeństwo, jestem za. Możesz być pewny, że nie tylko ja tak myślę. Za czasów Bridges 1 było chyba trochę lepiej. Nie pamiętam, żeby terroryści wynurzeni utrudniali nam życie. No, uważaj na siebie. Świat nie jest taki jak dawniej. I dzięki. W końcu opuściłeś strefę zero, Sam. Gratulacje. I dziękuję. Ale teraz będzie coraz trudniej. Kiedy tu przybyliśmy, było inaczej. Spokojniej. Wszystkie trzy węzły, jeziorny, środkowy i południowy, przyjęły nasze plany dotyczące rekonstrukcji. W tamtym czasie Fragile Express dostarczało wszelkie zapasy i łączyło ludzi. Ale wszystko zmieniło się rok temu, gdy separatyści przeprowadzili ataki.
zrównali z ziemią węzeł środkowy. Zdetonowali stare bomby atomowe. Później zniszczyli pół południowego. Straty były potworne. Bridges nie jest w stanie przełączyć pozostałych miast na własną rękę. Musimy zjednać sobie wszystkich. Nawet tych, którzy nie chcą mieć z UCA nic wspólnego. Choć wydaje się to niemożliwe. Sytuacja radykalnie się zmieniła od czasu wyprawy Bridges 1 na zachód. Zniszczenie węzła środkowego zmusiło nas do przyjęcia nowej strategii. Jak mówiła Amelie, nie mamy czasu ani zasobów, żeby zbudować kolejny węzeł. Dlatego właśnie zawieramy umowy z Preppersami. Jedynym wyjściem jest wykorzystanie ich schronów w celu wzmocnienia sieci. Życia w takich warunkach nie wybiera byle kto. Tacy jak oni mogą co najwyżej kazać nam spierdalać. Wiemy. Nikt nie oczekuje, że od razu się zgodzą. Ale nawet jeśli nie przepadają za większością ludzi, z Fragile Express się dogadywali. Niech zgadnę. Mamy wykorzystać jej opinię, żeby wkupić się w ich łaski. Bingo. Ona już się zgodziła. A w zamian za to dostanie... W zasadzie nic. Możliwość zemszczenia się na Higgsie. Wcale jej się nie dziwię. Odebrał jej wszystko i jeszcze więcej. Czas leczy rany, ale nie w jej przypadku. Ta praca nie będzie łatwa ani przyjemna, ale jest potrzebna. Odpocznij. Pogadamy później. Dla mnie? To jest kipu. Kiedyś to znaczyło węzeł. Używa się go do liczenia. Liczę na nim przyjaciół. Aha. To może ja będę zaznaczać każde nasze spotkanie. Musi być dla ciebie ważne, skoro mogłeś go tu przynieść. Bardzo ważne. No bo zrobiłem go dla ciebie. Dziękuję, Sam. Jesteś głodny? Co tu robisz? Zapytaj szefa. Ale co robisz tutaj? Mam zlecenie dla kuriera. Po drodze przyda ci się to. Identyfikator współpracownika Fragile Express. Z mojej krwi i kryształów chiralnych. Niech symbolizuje naszą więź. Tutejsi Preppersi dadzą ci spokój, jak go zobaczą. Tylko my robiliśmy dostawy w tych okolicach. To był nasz teren. A potem Higgs wszystko zniszczył. Mnie, firmę, naszą renomę. Wszystko. To teraz ty zniszczysz jego? Sama. Nie jestem sama. W jaskini, w portowym, w tym pokoju. Jak to możliwe, że wciąż się spotykamy? Jak to możliwe, że wynurzeni jeszcze nie dopadli mnie w podróży? No właśnie jak. Za tobą! Korzystasz z plaży? Z mojej plaży. Ty masz swoją, ja swoją. Używam jej do podróżowania.
Nie umiem przyzywać wynurzonych jak Higgs, ale mogę go dopaść. Wejść za nim na plażę. Problem w tym, że każdy ma własne drzwi. Mogę korzystać tylko z plaży, którą dobrze znam. Pewnie słyszałeś termin wieloświat. Wszystko gra? Te skoki mają swoją cenę. Wycieńczają mnie. Idziesz do węzła granicznego. Pełno tam terrorystów. Prędzej czy później będziesz musiał się zmierzyć z Higgsem. Słuchaj, noszę przesyłki, potwory i terroryści. To nie moja działka. A jeśli będziesz ze mną? Wierzę, że mogłabym ci pomóc. Nie musimy chcieć tego samego, żeby współpracować. Mogę cię przenieść przez moją plażę. W dowolne miejsce, gdzie jest dużo chiralium. W dowolne miejsce w sieci chiralnej. Dobra, a czego chcesz w zamian? Chcę, żebyś to przemyślał. Masz. To na zachętę. Odezwij się, jeśli chcesz. To zapewni nam kontakt. Do zobaczenia.